Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No wróciliśmy do Silbach, widziałem, że niewidzialny pisał odnośnie sprzedawania u Allabyna. Allabyn to jest chyba ten, nie, to jest Paola, poczekaj. Cholera. Może to kucharka Allabyna była. O, może to kucharka była Allabyna. Pamiętam tylko nazwę Allabyn, ale już nie pamiętam, czy to była kucharka, czy kucharz. No to trzeba poszukać, słuchajcie, Ale to będzie pewnie gdzieś tu. Nie, czekaj, tu jest Remi. Ej, ty. Remiusis. Pokaż mi. Pokaż, co masz. Masz dzika może? Nie, wilka ma. I skórę. Ale to niepotrzebne mi. No trudno. Dobra, widzę tu ścierwojady też grillowane są. Ale gdzie była Labyna? Bo tak wiecie, Labyn, no to kurde. Pamiętam, że tu był ktoś. Nie, tu była Finia. Cholera, co się dzieje? Nic się nie dzieje, spokojnie, spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Bez paniki, bez paniki. Gdzie to było? Że na tej mapie nie ma pozaznaczane, tak wiecie. A z Gabrielem chyba nie gadaliśmy w ogóle jeszcze. Ale to było coś ważnego. Widziałeś gdzieś łysego mięśnionego wadzie? Słyszałeś coś o włamaniu u Kurta? A, słyszałeś coś o włamaniu do Kurta? Włamanie do Kurta? Pierwsze słyszę. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby stał za tym ktoś z was. Obcych. Od czasu, gdy tu się pojawiliście, myślicie, że wszystko wam się należy. Dokładnie tak jest. Byście się zabrali jak porządni ludzie. A widziałeś gdzieś łysego umięśnionego faceta? Widziałeś gdzieś łysego umięśnionego faceta? To jeden z was? Tak, to mój brat. Zaginął i szukam kogoś, kto by coś wiedział na jego temat. Zaginął? W tej wsi nic i nikt nie ginie od tak. Znając was, obcych to pewnie wlazł, gdzie nie powinien był wleść i podkrada zapasy uczciwym ludziom. Tak właśnie, właśnie tak. No no, dokładnie tak jak mówisz. Czekaj, a ten piekarz, jak on się nazywał? No nie, to był Oswald. Nie, nic, nic, spokojnie. Szukam Allabyna. Tam Allabyny w sumie, nie wiem, jedno z dwóch. Farmer. Czego tutaj wężysz? Farmerka. Spadaj. No spadam, nara. Widzisz, to nie było... Noż ja nie do was, no. Szukam gościa, no, albo gościny. Farmer i farmerka. Nie masz przypadkiem przy sobie nieco sera? A? Sera? Tak, jeden kawałek dla mnie, drugi dla mojego szczura ogonka. Oczywiście, odwdzięczę się. Oto ser. Oto ser. Chyba coś ci się pomyliło. Co to znaczy, coś mi się pomyliło? Ty. Co jest? Co to znaczy? Oto ser. Oto ser. Chyba coś... A bo ja chyba sera nie mam. Nie, mam jeden. A, jeden. A potrzebne są dwa. To ten szczur. Aha. Aha. Oni mieli tu może ten? Wino, miód. Zakosiłbym komuś ten ser i mu dał tutaj. To nie bardzo jest komu. Gdzie jest ten Allabyn? A przecież Allabyn... Czekaj, a... To nie był ten, co mieszka... Poczekaj, mapę odpal. A no tak, mapa mi nic nie mówi. Tylko czy Allabyna to nie była ta... Czy tam Allabyn to nie był ten, który mieszka... W tym domu dużym? Mój mózg już nie pozwala chyba pracować, słuchajcie, naprawdę. Widzisz, to nie było takie trudne. Tak, próbuję sobie połączyć jedno drugie. A Dispa z kim był? Nauczysz mnie czegoś o wydobywaniu złóż? Pokaż towary. A, on miał kill off. On miał kill off. No tak, to ma sens. To ma sens, słuchajcie. Ale gdzie ten... Nie, no to musi być tam wniosek z tego, no bo nic innego mi nie przychodzi do głowy. Widzisz? To nie było takie... To musi być tam na górze. Ej, coś się z dźwiękiem psuje przy tym deszczu. Jest takie... Nie wiem, czy wy też to słyszeliście. Chyba, że to mi na słuchawkach? Uj, wi, w sumie już. Uj, wi. A wiem, co jeszcze mamy. Niebieski bez do sprzedania.
O, niebieski bes mamy jeszcze do sprzedania tutaj. Trochę dzisiaj pohandlujemy, słuchajcie, to tak, żebyście też wiedzieli. Dzisiaj troszeczkę pohandlujemy, bo potrzebujemy hajsu. Okwar. Hej. O kurwa. Możesz mi coś powiedzieć o tym kamieniu? Możesz mi coś powiedzieć o tym kamieniu? A, ten kamień. Chłopcze, to jest runa teleportacyjna. Jedno z najbardziej zaawansowanych osiągnięć magicznych. W ciągu jednej chwili jej użytkownik jest w stanie przenieść się do zupełnie innego miejsca. Oczywiście zasięg takiej teleportacji jest ograniczony odległością oraz konkretnymi punktami, do których runy są przypisane. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Run teleportacyjnych nie może używać każdy. Dlaczego? Czyli nie będę miał z niej pożytku? Czyli nie będę miał z niej żadnego pożytku? Możesz rozejrzeć się na wyspie za specjalnymi pentagramami i próbować użyć runy właśnie tam. To powinno pomóc. Zresztą, nie mam teraz siły opowiadać ci o wszystkich zawiłościach tego zjawiska. Weź tę księgę, jeśli tak bardzo cię to interesuje. O! Znasz się na ziołach? A myślałem, że to ja mam problemy z oczami na stare lata. Widziałeś ten ogród koło domu? Widzisz te wszystkie menzurki na półkach? No... No to znasz już odpowiedź. Naprawdę pytasz mnie, czy znam się na zielarstwie? Chłopcze, ja zęby zjadłem na tej sztuce. No tak, po co pytałem, to było takie oczywiste. Każdy mag, do jakiego kręgu by nie należał, przynajmniej w pewnym stopniu musi wiedzieć, co go zabije, a co wzmocni. Ważenie i korzystanie z mikstur podczas tworzenia i rzucania zaklęć to podstawa. Dobrze, 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 spokojnie. Pohandlujmy. Zastanawiam tylko, czy ja mu jestem w stanie sprzedać to za dobrą cenę. Nie no, za jeden, czyli jakby misja mi się skończyła i gówno dupa. O Jezus. Ale ten ziemny aloes zajebisty jest. Niby jest drogi, ale też jest zajebisty. Kurna, no i nie wiem, czy go zużywać, czy go sprzedawać, czy ten. Kurna, to jest główny problem, nie? Tego wszystkiego zawsze. Ja mam w ogóle wszystkiego. A ta srebrna skrzynka. Dobra, czekajcie, bo tu trzeba tak. Tu do pisania w ogóle. Próbowalibyśmy sobie przepisać zwój. Lodową strzałę może. Wszystko. Nice, dobre. To nam się przyda. A na stole alchemicznym coś mogę zrobić? Mikstury trwałe. Mikstury czasowe. Z nasion. Aha, nie mogę nic. Nie mogę nic, bo pewnie nie mam nic z alchemii, dlatego. I on by mnie musiał nauczyć i ja dopiero wtedy mógłbym. No dobra, trudno. Trudno się mówi, żyje się dalej. Ale. Co ja chciałem? A, do tej alabyny. Do ten alabyn. No, nie, no wydaje mi się, że to jest tutaj. Mój mózg mnie próbuje oszukać, ale wydaje mi się, że to jest tutaj. Musiałbym zerknąć tam w komentarzu od niewidzialnego, ale... No alabyn, no pewnie, że tak. Jak się sprawy mają? Jak się mają sprawy? Chyba nie osiadłeś na laurach, co? Znajdź sobie kolejne zajęcie. Aha, tu nic nie mogę zrobić. Kurt? Tu żony jego? Miałem iść do żony jego? Ja już nie wiem, szczerze mówiąc. Jill? Hey. Na wszystkich bogów! Co ty wyprawiasz w mojej kuchni? Nie wiem. Przyszedłem zobaczyć, co pichcisz. Przyszedłem zobaczyć, co takiego pichcisz. W tej chwili próbuję ugotować pyszną potrawkę z dzika z warzywami, ale ktoś właśnie mi w tym przeszkodził. Gotowanie to prawdziwa sztuka, a jak każda inna, wymaga ona cierpliwości, precyzji. Ali ci się coś. Chwila. Czujesz to? O nie. Nie, nie, nie! Tylko nie to! E?
a wszystko to dzięki tobie. A co ja mam z tym wspólnego? To, że wparowałeś tu jak gdyby nigdy nic i oderwałeś mnie od pracy. Albin mnie zabije. Ale najpierw posiedzę parę dni w dybach, a dopiero potem zawisnę na gałęzi. Gotujesz dla Albina? Gotujesz dla Albina? Od czasu, gdy Ramsay i jego nadworny kucharz nas opuścili, gotuję dla całego dworu. Ale patrząc na to, co się dziś stało, niedługo mogę wylecieć stąd na zbity pysk. I to w najlepszym wypadku. Ta potrawka miała być dla starszego i jego żony, a teraz nadaje się już tylko do wyrzucenia. Oj tam. Mógłbym zdobyć dla ciebie nowe mięso. Może mógłbym zdobyć dla ciebie nowe mięso. Mięso z dzika? Ta, już to widzę. Nie wiem, jak miałbyś tego dokonać, ale zanim to zrobisz, smród rozniesie się po całym dworze, a wtedy nic mnie już nie uratuje. Pośpieszę się, jeśli dasz mi coś w zamian. Pośpieszę się, jeśli dasz mi coś w zamian. Coś w zamian? Ty jeszcze śmiesz żądać czegoś w zamian? Wiesz co? Zmieniłem zdanie. Sama sobie szukaj tego mięsa. Powiedz, czego chcesz? Podzielisz się przepisem, dasz mi spróbować potrawki, trochę złota zawsze się przyda. Trochę złota zawsze się przyda. Dam ci parę monet, ale nie jestem bogata. Najpierw jednak chcę zobaczyć przed sobą kawał soczystego mięsa z dzika. Inaczej nie mamy o czym mówić. No dobra, masz. Mięso jest soczyste i delikatne. Dobra robota. Właśnie o to mi chodziło. No proszę. Przyniosłeś więcej niż od ciebie chciałam. Ten zapas wystarczy mi na kolejny tydzień. Teraz porozmawiajmy o... Spokojnie. Nie zapomniałam o nagrodzie dla ciebie. No mam nadzieję. Nie jest to dużo, ale to wszystko, co mogę ci dać. Dzięki. Na pewno się przydadzą. To ja dziękuję, kolego. Uratowałeś mi skórę. Dobra. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Sprzedaj dania. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Czy ja mogę jej tutaj przehandlować dania, tylko najpierw je trzeba gdzieś ugotować. That's the point. Dobra, ale zanim cokolwiek, to jeszcze pójdziemy sobie tutaj do naszego kolegi i sprzedamy sobie te rzeczy, które gdzieś tam żeśmy zdobyli. Mam nadzieję, że mamy jakieś trofea w sumie. Jakieś pojedyncze powinniśmy jeszcze mieć. Gdzie on jest w ogóle? A, on śpi sobie słodko. Markus! Nie ma spania, kurwa, robota czeka. Cholera. Słuchaj. Przyniosłem trofea. Azury to pielce. No dobra i to. 5 sztuk złota? Ucz. Co jaja robisz ze mnie? Naucz. Co ja w ogóle jeszcze mogę u niego? Wyrywanie skrzydeł krwiopijców. Pozyskiwanie żuwaczek, gruczołów jadowych. No... O, a tu karden jeszcze jest. What the fuck? Sprzedaj skóry i futra. Wszystko. Skóra wilka. 5 sztuk. Masz. Dla ciebie. O! No i tu przynajmniej jakiś hajs wpada, nie? Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Dobra, zobaczmy, co ja mogę tu. Skóry gadów, wyrywanie skrzydeł krwiopijcom, czyli tutaj oprócz skór gadów nie mamy nic więcej w sumie u niego. No tak trochę słabo, szczerze mówiąc. Ma coś w ogóle lepszego? Nie ma nic, nie? Ale jest bida ogółem, powiem wam. Jest bida fest, nie? Serio, jest bida fest. O, ale jest ten ser jeden. Dobra, to możemy oddać te sery. Tym sposobem. Jeszcze przy okazji, w warsztacie. Brak mi przedmiotu prosty nóż? Ja miałem taki przedmiot jak prosty nóż u siebie? Naprawdę miałem? Nie jestem pewien. Nic bym powiedział, że na pewno nie miałem, ale... No nie wiem. Może? Że jednak miałem? Co ja potrzebuję? 5 zręczności więcej. Ale. Zejdziemy sobie na dół. Pójdziemy sobie do... Powala. Porozmawiamy z nim, bo jeśli dobrze pamiętam, to on miał ten zajebisty nożyk za 200, a my mamy 150, ale chciałem zobaczyć, co tam jest potrzebne, żeby go móc nosić w ogóle, bo to, że wiecie, to, że go będziemy mieć, też się nic nie zmienia. Siemano, to Uwe był? Pokaż mi. Nie, to nie był Uwe.
To ktoś inny był, kurwa. To nie on. Ale poczekajcie, poczekajcie, bo jeszcze mamy skrzynkę do otworzenia tutaj, nie? Opening trzeba zrobić. Skórzany mieszek z 50. No i teraz mamy 200. A co tutaj mamy? Amulet ze srebrnej skrzynki. To w niej, co to jest? Premia do max punktów trafień. Ale nie mogę go użyć. A, bo mam ten amulet, pewnie dlatego. No. No ale to bez sensu. Wolę to przed obuchami chyba. Chyba wolę to przed obuchami jednak mimo wszystko. Wydaje mi się to dużo sensowniejsze. Dobry. Czego tu szukasz? Czego tu szukasz? Odejdź. Czego tutaj węszysz? Spadaj. No dobra, dobra, sorry, Jezu. I muszę przyjść w dzień. Dobra, zamykajcie to w pizdziet. Jest tu coś, co można zabrać? Czego tu szukasz? Odejdź. No można z wami pogadać, czy nie można? No halo. Chciałbym coś kupić. Dobra, chyba nic nie można kupić. Kurwa. Czyn. Czyn. Dobra, tu nic nie mam. A tu? Czyn. Prowa stal. Czyn. Prące ostrze, okej. Okay. Można się pobawić, ale trzeba mieć najpierw czym. Hej! Wynoś się z mo- Mam do ciebie kilka pytań. Mam do ciebie kilka pytań. Nie. Nie. Nie! Nic nie wiem i niczego nie widziałem! Jestem niewinny! Obiecaj, że mnie nie skrzywdzisz. Proszę! O! Woli, czego takiego nie widziałeś? Ach, to przez te burze jestem taki niespokojny. O! Bardzo nie lubię burzy. Jak mogę ci pomóc? Mój brat zaginął. Mój brat zaginął. Może słyszałeś coś o tym? Nie. Nie. Nic nie wiem. Jestem tylko zwykłym pasterzem. Pójdź zapytać się kogoś innego i zostaw mnie w spokoju. Tutaj coś śmierdzi z nim. Przestań wchodzić do mojego... Ej, ty, uspokój się! Ej, 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 ej! Alarm! Uspokoisz się do cholery? Kurwa, no co za gnój, ty! No chodź. Jeszcze chłop alarm zrobił, nie? A czemu mnie bijecie wszyscy? Halo! Puść mnie! Boże, ja nie chcę się z tobą bić! Kurwa! Puść mnie! Czułem jakiś alarm i koniec, ty. No, zostaw mnie! Kurwa, wszyscy mnie teraz biją! Pomocy! Pomocy, biją mnie! Dobra, trzeba wczytać, słuchajcie, jednak. Tylko... O nie! Ja nie mam zapisu, ale dałem dupy! Oni mnie dobili od razu? No nie, pierdolcie, ja jebie, nie wierzę w to. Ja jebę, nie wierzę w to. Nie wierzę w to, słuchajcie. Nie wierzę w to, co tu się stało. Nie wierzę w to, co tu się stało. I jeszcze będę musiał nadrobić to wszystko. A ja już nie pamiętam, co my zrobiliśmy. Ola Boga. No nieźle, nieźle. No trudno, słuchajcie. Tym oto dziwnym akcentem, wywalką za zero, zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Zachęcam do zostawienia suba, jeśli jeszcze nie subujecie, i do wsparcia, jeśli jeszcze nie wspieracie. No i co, słuchajcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie. No i cześć.